No więc witam. Chciałem wam pokazać nowy nabytek. No więc jest przyczepa na tandemie Roland Turbo 13. Taki niespodziewany zakup, ponieważ nie myślałem tak do końca. Znaczy, chodził po głowie, ale nie byłem przekonany, że już muszę ją kupić, ale jak ją obejrzałem, no to musiałem, bo przyczepa praktycznie w oryginale i bardzo mi się spodobała, przez to no, trzeba było kupić po prostu. Tak jak już mówiłem, no obejrzałem trochę, no to faktycznie no, lakier jest oryginalny, no, ma jakieś tam, wiadomo, jakieś tam obtarcia, ma tutaj ugięcia, no nowe nie jest, wiadomo, no ale jak to mówią, na te lata to naprawdę super stan, to jest 90 chyba rocznik. Na pewno tutaj ten przód był pomalowany, no ale wiadomo, tu koła od ciągnika zawsze rzucają, to no, z tym trzeba się liczyć. No ucho niewybite, stopa hydrauliczna, dyszel reserowany, podwozie tandemowe, klapa automatyczna, ale no nadstawka. Klapa automatyczna, tak jak już mówiłem, co tu jeszcze, no klapa drzwi oczywiście z takimi hebelkami. Później będę wam mówił, co będę tu zmieniał, bo kilka rzeczy oczywiście jest. No wygląda to tak dosyć ciekawie, wózki no nierozjechane, dosyć to stoi, no zobaczymy co będzie jak się załaduje, bo jeszcze nic nie woziła, u mnie się tylko jak zwykle opierdala. Kolejna rzecz, brzmiło trochę pojeździć, potem będzie stało. No, podwójna nadstawka. Tak to wygląda. Koła od, tak jak przy Tirze, 22,5 felga. Co u mnie, mając w rodzinie kilku transportowców, to akurat jest dobra wiadomość, bo opony pasują od naczep. Wiadomo, oni muszą wywalić, bo muszą mieć jakieś tam te opony w miarę, a u mnie opony się nie tyle co ścierają, co starzeją po prostu i ze starości są wywalane. Jeżeli chodzi to właściwie o te 22,5. Co będzie tu robione? No to na pewno chciałbym, nie wiem czy to dam radę przed żniwami, czy nie, ale no chciałbym zrobić tak, tutaj podest. Chciałbym zrobić z tej kraty takiej. Chciałbym zrobić aluminiową drabinę, żeby była bezpieczna drabina, żeby wejść na skrzynię. No tu co do poprawek, to tam tu jest bęben chyba hamulcowy uszkodzony. No te odciągi są pogięte. No to tak trochę trzeba ponaprawiać. O, ten bok. Ten bok chyba tutaj nawet to pomaluje. Albo podmaluję, albo pomaluję. No coś z tym zrobię. Co jeszcze? Tu są jakieś chyba śruby. Znaczy miały być śruby, żeby tą, nie wiem, klapę skręcić do zboża, żeby ona była szczelna, czy coś takiego. I niestety tam się zboże dostaje do środka. Ja już to wymyśliłem, jak to zrobić. Po prostu większy otwór się zrobi i wstawimy tutaj tulejkę. I przez co nie będzie opcji, żeby tam w środku rosło zboże. No i co jeszcze mi się bardzo w tej przyczepie podoba, co już pokazuję, to zobaczcie podłogę. Praktycznie nie ma wgniecień w ogóle. Z tego co tam chłopaki mówili, to ona woziła u Francuza zboże tylko. No jakby woziła kamienie, gruz czy coś takiego, to by tak nie wyglądała, no racja. O, tu jest też taki wniotek, ale to tam, pikuś. Także na pewno, dobra, na pewno będzie robiona, tak już mówiłem, ta drabina z przodu, będzie robiona plandeka. Tylko też nie wiem jak ją zrobić, czy po prostu, nie wiem, muszę wyliczyć jeszcze metry sześcienne,
jak to będzie pasować na zbiorniki od naszego kombajnu. Jeżeli będzie ciut za mało, to zrobię jeszcze jedną nadstawkę i po prostu nadstawka będzie połączona jakoś, ta ostatnia nadstawka będzie połączona z plandeką, przez co będzie to pasowało ładnie. A jak będzie wystarczające, to po prostu jakoś wyćwiczę tą plandekę. No ale plandeka musi być, bo wiadomo, i to plandeka nie musi być, wiadomo, na rolce zwijana. Aha, no co do całej przyczepy, to jeszcze jak zwykle ja chaotycznie, kurde, ma 17670 ładowności. Nie, DMC, dopuszczalne masy całkowite. No to myślę, że gdzieś koło tych 13 ton jest ładowności, tak mi się zdaje. No chociaż nie wiem, nie ważyłem jej, dlatego tak to wygląda. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, muszę to po prostu dograć. Ta przyczepa jest z możliwością podwyższonego składowania. Tutaj jest tylna rama, za pomocą tego siłownika tutaj pionowego unosi się do góry i można wyżej po prostu kiprować, wyżej składować. Z takich rzeczy do zrobienia jeszcze nie przypominałem, ale instalacja jest do zrobienia. Ja tu mam plan, tak jak tutaj Kornes, dołożyć po prostu drugi zestaw lamp LED-owych. Żarówkowe zostaną i będzie druga LED-owa lampa dorzucona. Tak mam tam zrobione, fajnie mi się to podoba. No i wiadomo, jakiś obrys, nie wiem gdzie, może nawet tutaj fajnie by wyglądał obrys. Ale to takie tam, wiadomo, drugorzędne tematy. Teraz jeszcze jedna sprawa, o której nie mówiłem, a chcę powiedzieć. Kupiłem od moich znajomych tą przyczepę, kolegów, można powiedzieć. Dlatego, a mają jeszcze trochę maszyn na sprzedaż. I jakie rzeczy tam mają, to ja tutaj pod filmem zamieszczę linki do ogłoszeń. Każdy może sobie zobaczyć, zadzwonić. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, jakąś maszynę, którą nie możecie poszukać, to chłopaki znajdą. Myślę, że jeżeli będą mogli, to znajdą. Także na dzisiaj by było tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, pozdrawiam.